TPS Winogrody po pierwszej rundzie w czwartej lidze raczej nie ma powodów do zadowolenia. Przedostatnie miejsce w tabeli, raczej to nie jest wasza ambicja, żeby zajmować takie miejsce. Po tej bardzo dobrej rundzie wiosennej w piątej lidze myślę, że mieliśmy ambicje dużo, dużo większe niż to, jaki był wynik. Niemniej trzeba sobie powiedzieć, że nie przeprowadziliśmy żadnej rewolucji. Graliśmy tym samym składem, co w piątej lidze. To było dla nas ważne, żeby ci zawodnicy, którzy wywalczyli, czyli awans, żeby dalej u nas grali. To na pewno nie była dla nas dobra runda, natomiast to też była dla nas runda, gdzie dużo się uczyliśmy. Dużo zawodników nie występowało na poziomie czwartej ligi, a część, która występowała, miała dosyć długą przerwę. Musieliśmy się trochę tej ligi zacząć uczyć na nowo. Myślę, że to często były takie dosyć dotkliwe dla nas lekcje, ale na pewno nie stoimy na straconej pozycji. Nasza sytuacja w tabeli nie wygląda aż tak źle, jak można by sądzić. Mamy korzystny też układ gier, ponieważ pierwsze cztery mecze gramy u siebie, dlatego tak ważne są teraz te zimowe przygotowania, żebyśmy się dobrze po prostu przygotowali do tych rozgrywek i jeżeli dobrze startujemy, to jestem spokojny o utrzymanie, bo to utrzymanie jest po prostu celem na ten sezon. Jaka jest największa różnica między ligą międzyokręgową a czwartą ligą? Myślę, że jest bardzo dużo doświadczonych piłkarzy ogranych na poziomach dużo wyższych, na poziomie pierwszej ligi, drugiej i trzeciej, którzy gdzieś teraz są w czwartej lidze. Myślę, że też jest większa kultura gry, większa intensywność tego grania. Ja myślę, że dla nas ten początek był bardzo trudny. Mierzyliśmy się z mocnymi rywalami. Trochę nam brakowało tego. Musieliśmy, tak jak już wspomniałem, musieliśmy się uczyć tej czwartej ligi, tej intensywności. Może nam trochę też brakowało cwaniactwa, właśnie takiego ogrania na tym poziomie. Na pewno dostaliśmy duży materiał do przemyśleń. Na pewno chcemy wyciągnąć wnioski z tego, ale jestem spokojny, bo jakoś TPS zawsze lepiej grał na wiosnę niż jesienią, także myślę, że cały czas będzie tak samo właśnie i że ta runda wiosenna będzie równie udana, co te dwie poprzednie, które dawały nam bardzo dobre wyniki. Na początku sezonu nie było rewolucji, a czy ta rewolucja nadeszła zimą? Nie, ja nadal wychodzę z założenia, że to nie transfery budują zespół, a jednak treningi. I uważam, że moją rolą jako trenera jest przede wszystkim jak najlepiej przygotować zespół. Nie jest sztuką, nie wiem, kupić 6-8 zawodników ogranych gdzieś tam na poziomie wyższym, ale my tak nie robimy. To nie jest nasza filozofia, to nie jest DNA klubu. My chcemy, żeby byli tu ludzie, którzy są związani z TPS-em, którzy są związani z Winogradami i właśnie takich zawodników szukamy. Wierzę po prostu w ten zespół, który mam. Tak sobie analizowałem. Ja myślę, że każdy z moich zawodników w tej poprzedniej rundzie nie był w optymalnej dyspozycji i wiem, że tych chłopaków stać na to, żeby grać lepiej. Moim zadaniem jest, żeby wycisnąć maksa z tej drużyny i na pewno będę chciał to zrobić w tych przygotowaniach, tak żebyśmy byli przygotowani na 110%.
sceneria podczas naszej rozmowy jest inna niż na Wichrowym. Kibice nie muszą się obawiać, że TPS rezygnuje z boiska w sercu osiedla Wichrowe Wzgórze. To są jedynie przygotowania na tym obiekcie. No tak, to nasze boisko jest dosyć mocno eksploatowane, ponieważ trenujemy nie tylko my, nie tylko nasze mecze się odbywają, ale również grup młodzieżowych, których w TPS-ie jest bardzo dużo. No teraz też nie jest dobry okres, żeby trenować na takiej trawie. My musimy dać jej troszeczkę odpocząć tej glebie, żeby to boisko było w jak najlepszej kondycji. Także jest to przejściowy okres i zawsze gdzieś tam korzystamy z boisk ze sztuczną trawą. Sami nie posiadamy takiego boiska, także tutaj wychodzimy z założenia, że przygotowujemy się na innych obiektach po to, żeby w marcu już wrócić na nasz obiekt, gdzie będzie dobrze przygotowane boisko i tam na pewno będziemy już cały sezon grali, trenowali, jak tylko pogoda zrobi się troszeczkę korzystniejsza. Różnica między ligą międzyokręgową, w której gromiliście rywali, a między czwartą ligą, w której raczej nie należycie do najlepszych, jest duża? Nie ma co ukrywać, że jest przepaść pomiędzy klasą okręgową a czwartą ligą. Jest to po prostu bardziej fizyczny sport, techniczny. Jest przepaść, ale wy się nie poddajecie i nie zawiesiliście broni, chcecie się utrzymać w tej lidze. Nad czym przede wszystkim musicie pracować, aby ten korzystny dla was rezultat na koniec sezonu stał się faktem? Myślę, że zabrakło w pierwszej rundzie takiego może cwaniactwa, że tak powiem, doświadczenia na tym poziomie rozrywkowym. No ale myślę, że teraz mamy dosyć długą przerwę. Wszyscy trenują systematycznie i dobrze przetrenowana zima będzie owocować dobrymi wynikami. Jestem przekonany, że się utrzymamy. Przygoda TPS-u Winogrady z czwartą ligą chyba nie tak miała wyglądać. Przedostatnie miejsce po pierwszej rundzie, no coś zawiodło. No my zawiedliśmy przede wszystkim jako zespół. Myślę, że jest wiele do poprawy. Po zeszłej rundzie i okraszonej awansem no liczyliśmy na wiele więcej. Rzeczywistość nas trochę przerosła i teraz musimy wszystko zrobić, żeby tą sytuację poprawić i utrzymać się w lidze. Przede wszystkim nad czym musicie popracować? Myślę, że brakowało nam tutaj w dużej mierze siły, fizyczności takiej ogólnej. Zespoły nad nami dominowały, nie umieliśmy się temu przeciwstawić i gdzieś to w którymś momencie meczu pękało i gdzieś traciliśmy 2, 3, 4 bramki pod rząd i nie dało się powrócić po prostu do meczu. Dużo też przed nami pracy w zespołowej, gry w obrony przede wszystkim, bo też dużo bramek straciliśmy, więc tutaj trzeba na pewno nad tym się skupić. Zrobiliśmy dużo dobrego przez ostatnie dwa sezony i pokazaliśmy atrakcyjną piłkę dla oka. Zawsze graliśmy ofensywnie. Tak też było w tym roku, więc myślę, że warto wspierać. Co ciekawe, ja myślę, że mamy jedną z wyższych widowni, jeśli chodzi o czwartą ligę, bo tak jak mierzyliśmy się z połową zespołów, to myślę, że ta frekwencja na TPS-ie jest dobra. Mamy nowe trybuny, mamy, myślę, coraz lepszy zespół, a na pewno pomoc kibiców nam się przyda, bo doping zawsze niesie zawodników. Muszę na koniec jeszcze zachęcać dla kibiców, dlaczego warto was wspierać, dlaczego warto z wami być. Ten stadion w sercu osiedla Wichrowe Wzgórze często zapełnia się. No jak widać, ludzie na Winogradach chcą oglądać futbol w czwartej lidze. Chyba nie możecie im tego zabrać. Tak, z całą pewnością zapraszamy wszystkich. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby TPS został w czwartej lidze i na pewno każdy, kto przyjdzie na nasz stadion, nie będzie tego żałował, bo będzie od pierwszej do 90 minuty walka
i serce zostawione na boisku. Jak ja zawsze to powtarzam, no dużo się dzieje na tych meczach, dużo bramek pada. No, w czwartej lidze też tyle pada bramek? No więcej niestety, mniej strzelamy, więcej tracimy, więc no, powtarzam, że zawsze dużo się dzieje i jest na co popatrzeć, więc serdecznie zapraszam.